Almette. Wyprodukowano w Polsce, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w Węgrowie. Cześć, jestem Nela i witam Was w moim pięknym Węgrowie. Tu się urodziłam, tu mieszkam i tu w każdej mojej wolnej chwili oczywiście śpiewam. Ale jak mówi moja mama, nie samym śpiewaniem człowiek żyje. Nie wiem, czy wiecie, ale serek Almette powstaje tu, w Węgrowie. Tak, piękniejszego miejsca ja i serek nie mogliśmy sobie wymarzyć. Chodźcie, pokażę Wam, jak wokół jest pięknie zielono i tajemniczo. W naszej bazylice dawno temu słynny czarnoksiężnik Jan Twardowski ukrył swój skarb. Czarodziejskie lustro, które ma magiczną moc. Podobno można w nim zobaczyć swoją przyszłość. Choć ja i bez lustra wiem, co będę robić, jak dorosnę. Śpiewać! A to jest rzeka Liwiec. Ja ją nazywam Liwiec Leniwiec, bo tak leniwie stoi się pomiędzy tymi łąkami i pastwiskami. Łowiliście kiedyś tu ryby? Ja tak, można ich złapać tu naprawdę mnóstwo. Choć ja i tak wszystkie wypuszczam. Czy wiecie, że dawno, dawno temu za lasami i rzekami, czyli tu, na zamku w Liwie, mieszkała piękna żona kasztelana, która niesłusznie osądzona przez męża o zdradę została ścięta? To nasza słynna żółta dama, którą można spotkać zawsze o północy na korytarzach zamku. Kto się nie boi, zapraszamy. Nasza wyprawa kończy się tu, na Sowiej Górze, skąd najlepiej można podziwiać naszą węgrowską krainę. Trochę tu jak z lotu ptaka, a ptaków jest tutaj mnóstwo, bo wyjątkowo upodobały sobie naszą okolicę. Wcale im się nie dziwię, mają tu bosko, bo gdybym ja była ptakiem, też bym kochała tu latać. Almette. Wyprodukowano w Polsce, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w Węgrowie.